Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. No i co tutaj dużo mówić, to ostatni odcinek Zagrajmy w Super Mario Bros. Crossover. Zapowiadałem w pierwszym odcinku, że będzie 12 właśnie odcinków. Co prawda tam odblokowałem te dwa bonusowe światy, ale prawdę powiedziawszy, nie wiem czy to was już nie zaczyna nudzić powoli. A po drugie, no też uważam, że trochę się to już przejadło. Niemniej, o, myślę, że ten klimat taki chmurzasty... Oj, Jezu, czy w ogóle takie słowo istnieje? No mniejsza, ten taki klimat będzie okej. Tam było trochę ciemno. I dzisiaj postanowiłem zrobić taki mały miszmasz różnych postaci. Będę je tak dosyć losowo wybierać, bo o ile też pierwszą rundę dość dobrze kojarzę tego świata, o tyle pozostałe rundy nie były przeze mnie grane, więc gram tak jakby na ślepo. To też jest w sumie taki aspekt, który myślę, że może wyjść na plus temu odcinkowi. No ale dobra, kogo by tutaj wziąć? A weźmy ciebie. Okej, i pamiętam dobrze, że tutaj właśnie jest dużo tych Bullet Billy i ogólnie wyrzutni. Kurde, no i tak. No i zdobyłem grzyba po to, żeby go stracić. Jak pięknie. Teraz jak to zrobić? No właśnie, tutaj co prawda można się odbijać na tym mieczu, ale wiecie, kwestie pikseli i już nam nie wychodzi. Kwestie pikseli i już nam coś może nie wyjść. To czerwone coś, co dostaliśmy, jest bombą akurat w tym przypadku. Tak mi się wydaje. To jest takie okrągłe. Nie, to musi być bomba. Chociaż... Jezu. Chociaż może... No nie wiem, trudno mi to stwierdzić póki co. Dobra, tu sobie wejdziemy. No i dobra, i teraz się zastanawiam, jak cholera wejść na tę niższą kondygnację, bo jesteśmy na tej wyższej, mało kasy. Może ogólnie inna rura tam prowadziła, no nie wiem, może tak właśnie było. Tu będzie życie. Także jeżeli dojdziecie do tego momentu, no to spoko. Okej, tam może się jednak nie będę cofać. No teraz zdaję sobie sprawę, że chyba raczej nie doskoczę, chociaż... A nie, jednak doskoczę, no dobra. No i jakoś tak w miarę komfortowo się tę rundę udało przejść. I kogo by teraz wziąć? No z racji tego, że mamy już jakiś power-up, może ciebie. Nie wiem, kim ty jesteś, z jakiej gry pochodzisz, nawet... Szczególnie się nie przypatrywałem, ale coś czuję, że to będzie level wodny. No tak. Siódmy świat i wejście do rury. No to się to inaczej skończyć po prostu nie mogło. No, jeszcze tych blooperów tutaj tyle jest, że po prostu masakra. Pomyślmy. Znaczy tutaj nie ma w sumie co myśleć. Trzeba spierniczać i to szybko. Dobra, trzy uderzenia i ich nie ma. Ale te wolę pominąć, skoro są w takiej zwartej grupce. To właśnie wolę je pominąć. Nie goń mnie, ty pseudo kałamarnico. Mówię pseudo, bo nie wiadomo dokładnie czym ty jesteś. Znaczy blooperem, ale... Bardziej ośmiornicą, czy bardziej... A, zresztą... Czy bardziej taką meduzą, no. Zresztą dobra. Nie zastanawiajmy się nad takimi głupimi rzeczami. I zakładam, że to jest ogólnie ostatni wodny level. No może wyłączając zamek, bo założę się wręcz, że coś takiego będzie na zamku. Przecież w tym ostatnim zamku zazwyczaj są levele wodne. Jakby The Lost Levels też od tego nie odstawało. Okej, wchodzimy. I gdzież dojdziemy? Ale niebezpiecznie, wąsko. Niebezpiecznie, wąsko, ale jakoś przebrnęliśmy.
I niech zgadnę. Czy tutaj będą na nas wyskakiwać ryby? Tak by mogło się wydawać, nie? Bo tak w sumie jest zawsze. Okej, jeżeli jest ten taki dom właśnie strachów, to podejrzewam, że będą bu. A bu w crossoverze, no właśnie, wyskakują, więc... Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Dobra, ty jesteś podobno... Nie, ty jesteś niby z gry The Legend of Zelda, ale... Nie wiem, kim ty kurde jesteś. No tak, bu wyskakują z wody, to jest logiczne. Polecam ogólnie filmik a propos tego wydania... Kurde, a propos wydania Super Mario Makera, cholera jasna. Znaczy nie, ta się gra nazywa Mario Maker i... Dobra, może jednak zrezygnujemy z jej zacnych usług. Ale kogo by tutaj wziąć? No, tego może. I ten, i... no, tam jest parę... Znaczy w sumie nie ma tam może jakiejś nowości, ale... Miyamoto odpowiada na parę pytań. Parę pytań, które... Nad którymi gracze mogli sobie myśleć dość długo. Mianowicie, kto jest matką Bowsera Juniora? Jak się okazuje... No nie! Kurde! Kto jest matką Bowsera Juniora? Okazuje się, że jest nim sam... Że jest nią właściwie sam Miyamoto, także grubo. Nowoczesna rodzinka, bym rzekł. No dobra, trzeba tego grzyba jakoś zdobyć. Bo tam to nawet do checkpointa nie doszedłem. Nawet nie kojarzę takich gry jak Huggleman. Nie wiem za bardzo, co to jest za gra. Dobra. Mam magiczny miecz zabijający duchy. Szlak. Jezu, jak ja tutaj się boję z jakiegokolwiek ruchu, nie? Bo kurde, wiem, że to się może źle skończyć. Okej, to były jakby kraby, bo widziałem, że przyspieszają w momencie, kiedy się ich nawalało w nie. A. No dobra, w końcu coś przyjemnego. Dobra, a jak tam wejść? No i włazimy. Okej, ciebie wolę ominąć. Tak na wszelki wypadek. Nie, żebym coś do ciebie miał. Dobra, tego z shurikena, oj. Nie mam shurikenów, ale to też jest fajne. Nawet fajniejsze, bo ci przeciwnicy jednak są tak na ukos ode mnie. No to było spoko. No i wchodzimy do bardzo małego zamku mieszczącego się w środku Domu Strachów. Tak. Dokładnie tak jest. Kurde, ten Huggleman całkiem fajny. Chwila. Ten Huggleman, całkiem fajna postać. To jest jakiś koleś z Final Fantasy, ale że on jest bardzo podobny do właśnie Ryu z Ninja Gaiden, to sobie go wezmę. Okej, czy tutaj znowu będą jakieś dziwne niespodzianki? O, tu można wejść. Czyżby znowu jakiś labirynt, którego ja nie zrozumiem? A! Czyli ja rozumiem, że tak w kółko się będę kręcić. Dobra, idźmy po prostu prosto. Tak, to będzie najlepsze rozwiązanie. Być może. Ok,
Okej, dostaliśmy jakąś moc. A, to jest taka odwrotność, tak, tej mocy, którą przedtem mieliśmy. Na razie nie widzę, żeby ktokolwiek nas ciskał ogniem czy czymś w tym rodzaju. No jestem na początku, no. Okej, czyli to jednak niestety jest ta runda, w której musimy szukać odpowiedniej drogi. A. No to w tej rurze to ja za wiele nie zdziałam. Okej, tu mnie nie było. Tu mnie nie było. A to by nawet miało sens, że ta rura mnie gdzieś prowadzi. Bo taka niedostępna się wydawała. Co to jest? Przepraszam, jak ja mam... W jaki sposób ja mam tam dotrzeć? Dobra, nie, no musiałem tak zrobić, no nie było innej opcji. Nie miałem jak ich w ogóle... Dobra, to nie będzie dobry pomysł. Znaczy, to nie był dobry pomysł, żeby nie przećwiczyć sobie tej rundy. Ale nie, no chwila. Odrodziłem się jakby tutaj. Co oznacza, że jestem w połowie drogi, być może. A, dobra. To może mieć sens. Okej, tylko że mi się kończy czas. No i świetnie. Okej, tu jest boss. Spieprzaj, smoku głupi. No i fajnie. Fajnie, pokonałbym go, gdyby właśnie nie fakt, że do parteru mnie właściwie tutaj sprowadził. Byłem w potrzasku, nie miałem jak go pokonać. Dobra, mam nadzieję, że pamiętam już teraz tę odpowiednią drogę. I to było tak, że się chodziło się tędy. Tędy. Tak, tędy, potem tutaj. Okej. No, już tak za pierwszym razem jak to zrobiłem, to już to mniej więcej pamiętam. Tylko jeszcze mi bardzo martwi to, że nie mam tego grzyba. Ale to jest do nadrobienia, to jest jak najbardziej do nadrobienia. A może i nie. Nie no, tutaj nie ma tego grzyba, ale gdzie on był? Tutaj jest, okej. To przez ten ogień tak naprawdę go straciłem. Nie! Co ja zrobiłem? Dobra. Przez chwilę... Oczywiście znowu coś nie tak przyłączyłem, ale już jestem. Już jestem. Serio, nie chciałoby mi się tego drugi raz dzisiaj nagrywać. Mam shurikeny, bo poprzednio, kurde, właśnie musiałem stać w odpowiednim miejscu, żeby to... Dobra, a w sumie... No niestety. Jak to dobrze być czasami trafionym. O, dziękuję ci, Shadow. But Interceptor... Kto to jest Interceptor? Nie wiem. Mniejsza. O, ale siódmy świat mamy za sobą. Ja myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobry moment, żeby zapisać grę. A może najpierw zmienimy sobie trochę teren. A niech będzie taki. Właśnie, przecież jeszcze mamy te roboty z kontry, nie? A ja bardzo lubię postacie z kontry, więc... Powinno być spoko. Okej, zapiszemy sobie grę, bo nigdy nic nie wiadomo. A nuż stanie się coś głupiego. Tak, chcę zapisać. No. No trochę to wygląda jak taka kryjówka obcych.
Nawet stylistycznie by to pasowało. O, i już na samym początku mamy fajne strzelanie. Tylko jeszcze zapomniałem, że tutaj przecież mogę nie być ten. Czekaj, czy oni mieli... czy oni mieli grzyba? Znaczy te postacie? Czy musiały sobie radzić bez niego? W zamian za fajne strzelanie, które dostali. Nie pamiętam do końca. Jezus, nie wiedziałem, że to jest takie długie! Ja już tutaj na luzaku sobie do tego podszedłem, a nagle patrzę, tu taki kurde... Co to jest? A, to jest pewnie taka mucha. Z Mario Bros. A, dobra. Ty jesteś tym niezniszczalnym. No! Tak, wiem, czas mi się kończy. Choć, szczerze mówiąc, nie zwracałem na niego zbytnio uwagi. No i tymczasem mnie tylko stresujecie. Myślicie, że to coś da? Poza tym, jak mam tutaj szybciej się poruszać, skoro cały czas zalewacie mnie przeciwnikami? Okej, tu będzie koniec, finish. No. I polecam. Pozdrawiam i polecam. Dobra, to teraz sobie weźmiemy po prostu drugiego robota, no. A, taki oryginalny tutaj schemat wezmę. A, przepraszam, ten robot jest w innym kolorze, więc to się jak najbardziej zalicza do innej postaci. O nie, ja już się cieszyłem, że nie ma rund wodnych, ale dobra. Panowie z Hudson Softu stwierdzili, że... Ha, 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 takiego wała. Myślałeś, że będzie łatwo. A, nie, 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 nie. Łatwe to, ty masz życie. Ta gra będzie trudna. A, czyli to koniec. Okej, to jest koniec, ale... Jedno mnie zastanawia, dlaczego to ten ogień chodzi tak naprawdę jak chce. Jezus Maria. Spieprzaj mi stąd mucho. Okej, mamy jakieś ruiny zamku. No. Mamy Hammer Bro. Nigdy nie sądziłem, że Hammer Bro będą mnie tak cieszyć. O Jezu, jaka metropolia. Okej, Ed mogę wziąć. Gorzej, gdyby to było L, nie? To już bym prył sobie w brodę, że to wziąłem. Dobra, no i idziemy wzdłuż tego zamku. Długa droga. Chwila, co te beczki tutaj tak naprawdę robią? Kto je popchnął? O Jezu. Teraz tak, to jest właśnie głupie w tym przeciwniku, że on się porusza tak jak chce. To jest cholernie słabe. Bo, no cóż, no, znaczy jak jest na dole, jak już trafia tam na niższy poziom, to jest okej, ale tak to raczej jest to dosyć upierdliwe. Kurde, ale bym chciał jeszcze nim pograć. Chciałbym nim jeszcze pograć. Dobra, zrobimy tak. Ja nie wezmę w tej chwili go. Może wezmę tego... O właśnie, tego zielonego, bo on bardzo... Tego Quinta, bo... Bardzo mi się ta postać podoba, ale... Jeżeli będzie sobie słabo radzić, wracam do mojego robota. Aha. No dobra. Mówiłem coś o Mega Manie, prawda? Ja kurde, zawsze zapominam, że przecież on tak naprawdę nie skacze podwójnie. Chyba... Doktor Krosak! Nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia.
Ale ma przynajmniej podwójny skok. Dobra, profesorze jakiś tam. Idź! Tylko czy mi nie utrudnią planszy, nie? Bo oni przecież lubią utrudniać planszy w momencie, kiedy bierzesz trochę lepszą postać. Nie żebym miał coś przeciwko, bo jest to nawet sprawiedliwe. Ale mimo wszystko może to trochę wkurzać. Okej. Wychodzimy z podziemi? Tak. Słuchaj, mucho. Muszę się tutaj offem spryskać, bo inaczej to... Jezu. Hello. Co tu się... Co tutaj się śmie... Co tu jest w ogóle... grane? Jezus Maria, co tu jest? Kogoś pogięło. I to totalnie. Oh. Dobra, jakoś się... Dobra, chciałem powiedzieć, że się udało, ale się... gówno się na razie udało. Przynajmniej mamy grzyba. Tyle się nam na razie udało. Tak, czas mi się kończy. Skacz! I chcecie trafić. Dobra, no. Właśnie o to właśnie, kurde, chodziło. Dobra, jest już koniec. Tak, jest koniec tej rundy. Mamy ostatni zamek. Jak się cieszę. Dobra. Kogo by tutaj wybrać, nie? Kogoś musimy, ale pytanie właśnie. Kto się tutaj nam napatoczy? Tu wydaje mi się, że jakby temat się wyczerpał. A weźmy sobie... Jest jakaś inna postać. No kurde, to miałem wszystkie postacie. To miałem wszystkie postacie. Tych postaci nie wiem, czy chcę je brać. A weźmy sobie ten całą Roko-chan. Jakiś taki żeński... Żeński Mega Man, czy Kiwie. O! Już na samym początku gra się z nami nie pieści. Pokazuje, co jej leży na wątrobie. O Jezus Maria! Oh. I tak pewnie będę musiał drugi raz jakoś tam dojść. Bo zginę przy okazji. Żeby było tak śmieszniej, wiecie, tak... Ha, ha, ha. No nie. Może Marianowi ten żółw by pomógł. Tutaj raczej nie. Okej, okay, tu na razie nie widzę zbytniego wyboru rur, bo tylko jedna właściwie była do wyboru. Okej, okay, tutaj też nie było jakoś... Nie było niczego skomplikowanego. Tutaj... No trochę tych wygibasów trzeba by było zrobić, ale ogólnie też nie jest jakoś tak super źle. Dobra, weszliśmy. Tu jest już smok? Okej. Niby rzuca tymi swoimi śmiesznymi motkami, ale... Ale w sumie... O właśnie, jak tutaj sobie staniemy, to nas nie będzie mógł trafić. Dobra, giń! No i niech nie trafiłem go oczywiście. A, wiedział skubany, że powinien się wycofać. No, w końcu. Dobra, wiem, że się czas kończy, ale kij z tym. Brawo. Dziękuję ci, Roko-chan. Twój quest dobiegł końca.
I w sumie nasz quest też dobiegł końca. Też już zakończyliśmy ten filmik. Tę serię. No. To teraz wypadałoby chyba powiedzieć, co będzie dalej. Otóż, powiem wam tak. Następne filmiki, które będę tworzyć, to będą dwie serie Zagrajmy. Tak, będę łącznie zrobić aż trzy serie Zagrajmy, bo plus jeszcze Tribes. Ale ta kolejna część Zagrajmy będzie dosyć krótka, bo mam zamiar zrobić z niej 5, góra 6 odcinków. Chociaż też nie wiem, czy do końca mi się to uda, bo nie próbowałem jeszcze tego nagrywać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o drugą, a raczej trzecią serię, to już mam ją częściowo nagrane. Chciałem ją co prawda nagrać najpierw całą, a potem ją wrzucić, ale to tylko ze względu na jeden moment, który już pominąłem i myślę, że będę mógł to wstawić. Aczkolwiek z racji, że jest to dosyć nowa gra, to też powiedzmy sobie, trochę się tnie, ale mam nadzieję, że będzie można to obejrzeć. Jeszcze jedna rzecz mnie tutaj zastanawia, bo pokazują z jakiej gry co pochodzi i zastanawia mnie ten cały demon. Bo tu są jakby alfabetycznie ułożone i chcę zobaczyć, jaka firma stoi za tworzeniem tej gry. Okej, gimmick. Ale no właśnie, może się wyjaśni, bo strasznie mnie to ciekawi, bo ta gra jest dla mnie wielką zagadką. Jeżeli nie było demon, nie było na D, to może będzie super demon, to wtedy będzie na S. Czyli za chwilę. NMOPR Retro Game Challenge. A właśnie, Retro Game Challenge. Tak się właśnie nazywa jakiś tam challenge, w którym jest ta gra. Chyba, z tego co pamiętam. I to ma właśnie powiązanie z tym demonem, ale o co tam biegało? Dobra, przyspieszmy. Przyspieszmy. Hammer Bros. Cheat. Co on mi daje? Co ten cheat mi daje? Nieskończone życia. No spoko, ale raczej już z tego nie będziemy musieli korzystać. Dobra, gra się tutaj trochę tnie, ale to już nie istotne, bo wygraliśmy całość. Także ja się z wami żegnam i do następnego.